Serwus! Przegląd na stało w ciąg dalszy. Dziś przyjrzymy się lepiej winom brzozowym z Oskoły. Pamiętacie, jakiś czas temu pozyskiwałem sok z brzozy i z części tego soku nastawiłem dwa winka. Jedno winko normalne, bez odparowywania, a drugie winko po odparowaniu większej ilości soku do 4 litrów, także ten ciemniejszy nastaw jest z tego właśnie soku. No i co? No i cukier z pierwszej partii wyfermentował i teraz ewentualnie moglibyśmy znowu dosłodzić. Było po pół kilo cukru, także jeszcze po pół kilo planuję dodać do tych nastawów. Zajrzymy do nich, nie wiem, może spróbujemy, a może nie. Tak wyglądają te nasze winka. Delikatna różnica w kolorze jest. Ciekawe jak w smaku. Kilka rodzynek mi wpadło, że nie wygląda to za apetycznie. Ale widać, że tutaj winko z klarowaniem chyba nie będzie miało problemów większych. Wygląda ładnie. No i próbowałem obu tych win i powiem, że nie ma żadnej rewelacji specjalnej. Mało co jest wyczuwalne. W tym nastawie, gdzie odparowaliśmy, jest troszkę mocniejszy smak, ale dalej nie jest jakiś taki specjalny, także dam jeszcze temu winu szansę, więc jeszcze je dosłodzę, jeszcze je odstawię i może po pierwszym zlewaniu z nadosadu, jak już się dofermentuje, ułoży, może będzie można coś więcej powiedzieć na temat tych nastawów. I ja teraz pobiorę próbkę z każdego z tych win i rozpuszczę po pół kilograma cukru. Dosłodzimy troszkę te nastawy. Syrop cukrowy dodany. Pamiętajcie, żeby nigdy nie wrzucać cukru nierozpuszczonego do wina. Dużo lepiej fermentacja przebiega i drożdże się bardziej cieszą, jeżeli ten cukier jest rozpuszczony. Także zawsze go rozpuszczajcie. I rozpuścić taki cukier możecie w wodzie, a jeżeli nie chcecie rozcieńczać wina, to możecie pobrać trochę próbki i delikatnie podgrzać do rozpuszczenia tylko cukru. I wtedy nie rozcieńczamy nastawu. Tak jak w tym przypadku. Hamulki odstawiam do dalszej fermentacji, a jeszcze coś wam pokażę. Chciałem wam jeszcze pokazać, jak wygląda obecnie wino z yerba mate. Ładnie pracuje. Tutaj obok soków tłoczonych też fermentują bardzo dobrze. Jak widzicie. A tu wino dla sportowców. Dalej robię porządek ze swoimi balonami, także pokażę wam, jak to wygląda w tym garażu, który tam ogarniam. A przy okazji chciałem wam pokazać tą wędzarenkę, którą zrobił mój brat w zeszłym roku. Do wędzenia na zimno. I piec do pizzy w tym roku postawiony. Też bardzo fajny, już kilka razy go używaliśmy. Robiliśmy pizzę i chleb, także jeżeli podobają wam się i chcielibyście zobaczyć projekt, to zapraszam na jego kanał. Na YouTubie kanał się nazywa Kreatywny, gdzie pokazuje fotorelacje z powstawania tychże fajnych konstrukcji. A tutaj zajrzyjmy do garażu. W tym garażu i chciałbym tutaj zrobić jakieś blaty i tu stawię część tego, co będę miał
Jak to obecnie wygląda? Troszkę tutaj ogarniam, jeszcze trochę roboty przede mną, ale zobaczcie. Powynosiłem te stare nastawy, które mi nie są potrzebne w winiarni, bo tam jest ciasno. I je tutaj postawiłem, także jest tu sporo miejsca, będę miał jeszcze na sezon miejsce na nowe nastawy. Balony, widzicie, część pustych, część pełnych. Tam mam 50 litrów z kwiatów czarnego bzu wina, także w tym roku wina z kwiatów czarnego bzu nie będę robił, ale nalewkę i syrop jak najbardziej. No i tylko to wam chciałem pokazać. Tak to mniej więcej wygląda. Jestem przygotowany do sezonu. Także w tym materiale to tyle. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Servus!